Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Jezus głosił Ewangelię i leczył wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi. To dzieło Jezusa na terenie Galilei, a dziś Jezus robi to samo. W kościele swoim głosi Ewangelię o Królestwie, Bożym Królestwie oraz dzisiaj leczy w swoim kościele. Warto zwrócić uwagę na połączenie przez Jezusa tych dwóch dzieł. Pierwsze, głoszenie Ewangelii, dobrej nowiny o Królestwie. To dzieło doprowadziło Jezusa do śmierci. Umierał bowiem jako król. Prawnie uzasadnienie wyroku wydanego na niego polegało na tym, że prawo cywilne nie mogło tolerować kogoś, kto uznaje siebie samego za króla. Drugi wymiar działalności Jezusa to jest leczenie wszelkich chorób i wszelkich słabości wśród ludzi. Nie chodziło o leczenie wszystkich chorób i wszystkich słabości, z jakimi mamy do czynienia. Wielu bowiem uważa, że słowo wszelkie trzeba odczytać jako wszystkie. A tu chodzi o wszelkie słabości, jakie dotykają ludzi, a nie wszystkie. Bo Jezus nie przybył po to, aby zlikwidować szpitale i służbę zdrowia. On miał jednak na celu zdrowie. Zdrowie, pełne zdrowie człowieka. A to zdrowie dotyczy nie tylko ciała, dotyczy psychiki, dotyczy również ducha. Jezus jako lekarz ma na uwadze to zdrowie. Pan Jezus chciał, ażeby ludzie dostrzegli, co kryje się pod słowem zdrowie i co kryje się pod słowem choroba. Postawienie tych wartości Królestwa Bożego jako tej wizji życia na ziemi, jaką Chrystus posiadał. Zrobiono z tego polityczny zarzut. Tak wmontowano w Ewangelię politykę. Ale jest drugi wymiar. To jest to zdrowie. Rozmawiałem z Ojcem Niebieskim kilka miesięcy temu i pytałem się go, jakim językiem dzisiaj trzeba przekazywać Ewangelię. A on mi mówi, no medycznym. Najlepiej znanym językiem
obecnie interesującym ludzi i zrozumiałym dla ludzi, to jest język medyczny. I proszę się nie dziwić, że do tego języka będziemy wracać, ponieważ w tej dzisiejszej Ewangelii jest wyraźnie powiedziane, że głosił i leczył. To jest medyczne podejście Jezusa. Ten świat jest poważnie chory. Trzeba, abyśmy odkryli, jakie są wymiary tej choroby czy tych chorób i odkryli wartość zdrowia, które przekazuje nam Jezus. Co jest w tym podejściu do chorób ważne? Wolność. Choroba ogranicza naszą wolność, obojętnie jaka to jest ta choroba. Czy dotyczy ciała, czy dotyczy duszy, czy dotyczy ducha, ogranicza naszą wolność. A Jezus ulecza. Ale to uleczenie nie jest celem Jego. On chce, ażeby ludzie uwolnili się od strachu przed śmiercią. Bo tym strachem dzisiaj manipuluje się tysiącami, milionami ludzi. Oni są paraliżowani strachem przed śmiercią. A Jezusowi chodzi nie o to, ażeby człowiek nie umierał, tylko właśnie o to, aby się nie bał tej śmierci. Bo ta śmierć wcale nie jest dla niego złem. Ona jest w tej perspektywie, jaka istnieje na ziemi, dobrem. Wiadomość bowiem o śmierci przypomina prawdę podstawową, co ja mogę stracić. Jezus sygnalizuje, że jeżeli coś przez śmierć tracimy, to z tego powodu nie należy rozrywać szat. Ponieważ są takie wartości, których przez śmierć nie tracimy. Możemy odzyskać albo przez lekarzy, albo przez Chrystusa. To jest ten rdzeń Ewangelii odczytany językiem medycznym. I dlatego szczęśliwy jest ten, kto zna wolność od strachu. To się nie lęka. Rozmawiałem z takim człowiekiem, który został cudownie uleczony. Uznali to lekarze, pisząc, że nie wiadomo, nieznana jest ta przyczyna, ten mechanizm powrotu do zdrowia, a już był taki przeznaczony na śmierć. I mówię mu, wszyscy zatrzymują się na cudzie Pana. Czy to jest rzeczywiście taka najważniejsza rzecz, że Pan wyszedł ze szpitala o własnych siłach? A mówi, tak, proszę księdza, wszyscy tylko to widzą. A nie widzą tego, że ja wyszedłem ze szpitala inny, bo ja się w ogóle śmierci nie boję. Ja wiem, że to, co stracę przez śmierć, to nie są żadne wartości. Nawet w odniesieniu do moich przyjaciół. Śmierć mi ich nie zabierze. Nie boję się śmierci. To jest cud. A ja mówię, no dobrze, że Pan to tak do końca potrafi powiedzieć.
To jest o wiele większy cud, aniżeli to, że Pan na swoich nogach wychodzi z tej kliniki tu. To jest bardzo ważny element. Nie boję się śmierci, nic przez nią nie tracę, a co więcej, zyskuję wolność, której na ziemi tutaj nie ma. Te dwa dzieła Chrystusa. Głosił dobrą nowinę o otwartej perspektywie życia wiecznego, w którym możemy uczestniczyć. Głosił i leczył. Jak długo człowiek się nie spotka z Jezusem Chrystusem jako tym nauczycielem, który mi przekazuje perspektywę mojego życia opartego na prawdziwych wartościach, a nie na tych, które przemijają i trzeba zostawić. Ale równocześnie, który mi przekazuje zdrowie polegające na mojej wewnętrznej wolności. Ja nie mam obawy przed moją śmiercią. To jest dzieło Chrystusa. I za to Mu dzisiaj dziękujemy. Dziękujemy, że ta Ewangelia głoszona w Galilei 2000 lat temu jest głoszona tutaj w tej świątyni. Nawet rozpoczęły się dzisiaj rekolekcje, a to jest głoszenie Ewangelii do grona sióstr, które postanowiły ten tydzień przeznaczyć na osobiste spotkanie z Jezusem, który jest ich nauczycielem i lekarzem. Obejmujemy modlitwą tych, którzy tu nawiedzają to miejsce święte i prosimy Pana Boga, ażeby nasza radość z powodu zdrowia, tak jak On to zdrowie rozumie, nieustannie rosła przez Chrystusa Pana naszego.